Szczęść Boże, moi drodzy, witam 24 września 2022 roku. Pozwólcie, że od razu będę chciał Was nakarmić Słowem Bożym. To hasła dzisiejszego dnia. Pierwsze z tych haseł zapisane jest w księdze Sofoniasza w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie. Będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwiali nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu: nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. I w objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Myślę, że wielu z nas zna takie konwersacje, gdy spotykają się znajomi, jeden pyta drugiego, albo jedna pyta drugą: jak się dziś masz, co słychać? A ta druga osoba odpowiada: stara bieda. Powiem wam, że niesamowicie nie lubię tych odpowiedzi. Co to znaczy stara bieda? To znaczy, że jest biednie? Czy są tylko stare troski? Nic dobrego się w naszym życiu nie dzieje? Ilu z nas na pytanie, jak się masz, co u ciebie słychać, odpowiada: super, wspaniale, jest mi dobrze, Bóg mi błogosławi, mam pracę, mam codziennie na moim stole pożywienie, mam w co się ubrać, mam gdzie mieszkać, naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie, lepiej powiedzieć: stara bieda. Tak bardzo mocno zaakcentować to, że nie dostrzegam żadnej pozytywnej rzeczy, żadnego pozytywnego działania w tym, co Bóg mi daje i w tym, czym Bóg mnie obdarza. To tak jak właśnie w księdze proroka Sofoniasza. Siedzą na spotkaniu mężczyźni nad mętnymi resztkami wina i nie wydarzyło się, mówią do siebie, nie wydarzyło się nic dobrego, ani też nie wydarzyło się nic złego. Jest jak jest, jakoś sobie żyjemy. Apostoł Jan w objawieniu mówi: przetrzyj swoje oczy, kup sobie maść, abyś przejrzał, abyś ostro zobaczył to, co posiadasz, to, czym cię Bóg obdarzył, abyś widział w swoim życiu nie tylko złe rzeczy, nie tylko te rzeczy, które są jakimś doświadczeniem, nie tylko te rzeczy, w których może nie było ci do końca dobrze, które ci się nie podobały i których nie chciałbyś przeżyć, ale przejrzał te rzeczy, na których powinieneś być na tak. Przejrzał to, kim dziś jesteś, wokół jakich ludzi, przyjaciół się dziś możesz obracać. Podziękował za Kościół, w którym możesz słuchać swojego słowa. Może też podziękował za swojego duszpasterza. Wyraził swoje zadowolenie z tego, co posiadasz. Powiedział: Boże, to niesamowite, że Ty tak mną, niegodnym, opiekujesz się i obdarzasz tyloma rzeczami. Zachęcam Was dziś, abyśmy pozytywnie spojrzeli na nasze życie, abyśmy dziś pozytywnie odpowiedzieli wszystkim tym, którzy zapytają, jak się masz, co u Ciebie słychać. Zachęcam Was, abyśmy patrzyli przez barwę, paletę kolorów, które są wokół nas i cieszyli się tym, że nasz świat jest taki kolorowy, a nie szary i nie czarny. Niech dobry Bóg nam w tym dziś pobłogosławi. Ja wiem, że to trudne zadanie, nie zawsze też sam tak patrzę na świat, ale postarajmy się dziś, 24 września, może się nam to uda. A Bogu niech będą dzięki za to, czym nas obdarzył i co nam dał. Zostańcie z Bogiem.